Jesteśmy, Czesiu. Halo, cześć, gratulacje wielkie. Witam. Dziękuję bardzo, dobry wieczór. Czesiu, brawo. Już nie płaczesz, bo widzieliśmy te sceny na boisku, to byłeś mocno wzruszony. Tak, bo Krzysiek gdzieś tam mi przez oczami, przez to całe życie, bo tak sobie przypomniałem, skąd wyszedłem i gdzie doszedłem. I tak już tak, taka refleksja. Nie miałem siły się cieszyć, ale chciałem zobaczyć, jak inni się cieszą, bo patrzyłem z perspektywy na sztab, na drużynę, na kibiców, jak to przeżywają piękne chwile, a jakoś tak sobie gdzieś tam romantycznie cofnąłem się do początków, jak zaczynałem pracę jako zawodnik, później jako trener i ile to wysiłku mnie kosztowało, żeby być w tym miejscu, w którym dzisiaj byłem, właśnie koło 23. Mm-hmm. Powiedz ten mecz, bo teraz po fakcie mówimy, że wszystko w zasadzie przeczytane perfekcyjnie i ułożyło się perfekcyjnie, ale miałeś takie momenty, że zastanawiałeś się, czy aby na pewno ten plan wypali? Znaczy, zawsze są problemy. W momencie, zacząłem się denerwować w momencie, kiedy zaczęliśmy, bo Szwedzi potrafią zrobić z tego użytek. Chcieliśmy absolutnie tego uniknąć. Szwedzi grali w ten sposób, że praktycznie z własnej połowy zawsze grali długim podaniem, nie mogli się im pressingiem tej półki zabrać. Ale podoba mi się jedna rzecz, że no, mieliśmy troszeczkę szczęścia, bo fantastyczna interwencja Wojtka Szczęsnego, gdzie stracił Bielik piłkę, wybronił podanie strzału Forsberga. To był kluczowy moment. Wiedziałem, że opatrzność czuwa nad nami i przyjdzie taki moment, że zaraz strzeliłem bramkę. Mm-hmm. Patrzyłeś na rzut karny Lewandowskiego, czy odwróciłeś się w drugą stronę? Bo wiem, że zdarzał cię. Patrzyłem, ale jak ostatnio rozmawialiśmy, że cieszyłem się tak wylewnie po Szkocji po remisie w 90 minucie, a tutaj jakoś tak nie było pełnej euforii, bo widziałem, że jest dużo czasu i że trzeba dostać na to, żeby strzelać bramki. Także tutaj ten jak gdyby no, radość była taka umiarkowana. Po drugiej bramce bałem się, że 2-0 to niebezpieczny wynik. No. I byłem zły, że Janek Bednarek jeszcze ma 3-0, żeby zamknąć mecz. Powiem się razem. Który był moment... O, sorry, Rocky. Który był Tomek Smokowski z tej strony? Cześć, Tomku, witam cię. Cześć. Gratulacje ode mnie też. Który był moment najtrudniejszy tego... sam początek spotkania, kiedy Kamil ci robi młynek rękoma i kiedy daje znak, do, że chyba będzie potrzebna zmiana? Czy jednak Góral, bo to pachniało czerwoną, szczerze mówiąc. Znaczy, ja powiem tak, że to, że Kamil ma problem, wiedziałem, ale też wiedziałem, że jak nogi nie urwał, to Kamil będzie grał. Mhm. Ale w 5 minucie, jak zaczęliśmy rozgrzewać stopera na jego miejsce, no to wiedziałem, że za wcześnie ta zmiana nastąpi. I zastanawialiśmy się, co zrobić, czy Bielika cofnąć na defensywnego pomocnika dać Krychowiaka, tak. Ale Krychowiaka nie stawiliśmy od początku, mówiliśmy, że nie ma sił na cały mecz, a tu mógł się obygrać do 90 minuty, praktycznie 90 minut, może być do Grybka jeszcze i mieliśmy trochę problemów, a w przerwie tych problemów jeszcze przybyło, bo kontuzję zgłosił jeszcze Braczyński i kontuzję zgłosił Bielik, który podkręcił kolano. Mhm. I do końca nie było wiadomo, czy dotrwają do końca, to też tak wszystko było sztukowane, można powiedzieć. Mhm. A Góralski? Góral, umówię się z Góralem tak. Góral, grasz, ale w momencie, że dostaniesz żółtą kartkę, to 5 minut później się zmienia. W momencie, w 38 minucie Góral dostał żółtą kartkę, zdawają go na przyrody Góral, nie zdąży się zmienić do przerwy. Gra do przerwy, zostało 7 minut, ale nie możesz nikogo dotknąć. A Góral mówi, teraz musimy podnosić, musimy zacząć się spierdalać. Ty się nie spierdalać. Także nie wiedzieliśmy od razu, że Krychę puścimy na 20 km maratonu, także w połowie i dlatego bylował później. A ty widzisz, to już my teraz rozumiemy, dlaczego Góral, skoro dostał od ciebie jasny sygnał, że 5 minut po kartce go zmieniasz, to już wiemy, dlaczego nie dostał kartki w pierwszych 10 minutach. I tak długo się powstrzymywał, żeby im nie przywalić. Ale nerwy były na ławce, bo Kuba Kwiatkowski powiedział do mnie, że chyba sprawdzałem na warze, czy nie czerwona. I wtedy czarne myśli przeszły mi przez głowę. Powiem ci szczerze, że to takie było. No, nie wiem, czy to widziałeś, ale to mogła być czerwona, niestety. Tam był... No właśnie, ja nie widziałem jeszcze powtórzeń żadnych, także... No takim nieładnym... Program dla dorosłych, pod 23 można to pewnie oglądać. Trochę tak. A powiedz, masz takie wrażenie, znaczy, bo my tak stwierdziliśmy tu w studiu, że to był heroiczny występ bardzo wielu zawodników i ja nie przypominam sobie meczu, w którym, który zostałby wywalczony właśnie taką nieopisaną ambicją jak dzisiaj. Tak, czułem to, nawet ta radość taka. Kamila jak wybronił wyślizgnie, czy Janek Bednarek, się pamiętam, który, bo daleko było, jak się wspólnie cieszyli, tak przypomniał mi się Kielini i Bonucci, jak się cieszą w takich sytuacjach, jak uda im się też wybronić. No Wojtek Szczęsny był fantastyczny dzisiaj na bramce. No, było dzisiaj dużo dobrych ognisk, ale też prasa przeciwnika była tak, że wiedzieliśmy, że będą mieli sytuacje.
tylko chcieliśmy, żeby strzelali z trudnych pozycji, ale niestety też mieli dwie łatwe pozycje po naszych błędach. Także w przerwie żeśmy pokazali 10 fragmentów z pierwszej połowy, 5 dobrych, 5 złych i zwróciliśmy uwagę na to, żeby uciekać szybciej podaniem z tłoku, przy aucie, przy odbiorze piłki, oni bardzo mocno zawężali i od razu wsiemno graliśmy na drugą stronę. I te akcje tak między nimi karne się z tego zaczął, napędzały się i też blokowaliśmy zagranie przez środek. Ale Lewandowski też chyba był jakiś powiązywany, że tak powiem, miał problem z żebrami, tak? Lewy strzep miał problem z mięśniami międzyżebrowymi. Pytałem go teraz po kolacji, czy szykuje się do grania, a on mówi, że jeszcze nie wie, może 60 minut, 3 strzeli i zajdzie, mówi. Ty wiesz, że wiesz, że Kamil Glik powiedział już Krzyśkowi, pewnie tobie też to powiedział gdzieś tam w szatni, że dla niego sezon w zasadzie już mógł się skończyć, że niewykluczone w ogóle, że to może być koniec sezonu dla niego. Kamil jest fantastyczny, bo ja z nim rozmawiałem, on mówił o swoich problemach zdrowotnych, ale mówił, żeby się nie martwić, że zrobi wszystko, żeby wygrać. I tak dzisiaj siedzimy jeszcze przy kolacji, przyszła jego żona, która z nami świętowała Nowy Rok w Arłamowie, Marta, szczęśliwa z córeczką Wiktorią i tak sobie powspominaliśmy tamten czas, który spędziliśmy i teraz znowu. I cały czas spotykamy się. Zmienimy ci statuetkę na trenera, z trenera czwartkowego na trenera wtorkowego, nic się nie przejmuj. Poczekaj, jeszcze są mecze w czerwcu i we wrześniu. A, to sorry. Kiedy mówimy o tej determinacji, to jeszcze też wielkie wrażenie zrobił na nas Krzysztof Piątek, który, tak jak mówiłeś, jednak rozciął sobie ten but, żeby go włożyć na nogę. Ale uciekłeś, Michał. Była taka możliwość, żeby on dzisiaj wszedł, to znaczy, ułożył mecz, opowiedz. Była taka możliwość, tutaj duży ukłon na naszego doktora Jaruszewskiego, załatwił Siemianowi takie specjalne urzędzenie, które stosują przy poparzeniach mocnych, żeby przyspieszać gojenie ran i przyznał, że goi się jak na psie albo na kocie. On na początku wydawał się utykał, nie może chodzić, lekarz kazał mu normalnie chodzić, bo inaczej nie zagrasz. Walczył z czasem, wyciął sobie z tyłu napięcie buta, żeby mógł włożyć normalnie stopę i w razie konieczności był gotów wejść na boisko i byśmy z niego skorzystali. Także olbrzymi heroi strony. Cieszę się bardzo. To chyba pod względem takim charakterologicznym to nie mogłeś wyobrazić sobie lepszego wejścia i lepszej grupy ludzi, których dostałeś. Znaczy ja myślę, że najprzyjemniejsza chwila oprócz zwycięstwa w dzisiejszym meczu była taka, jak siedziałem sobie na tej ławce, patrzyłem na radość piłkarzy, sztabu, kibiców i Wojtek podszedł do mnie, podszedł, mówi, trenerze, zasłużyłeś na to, co teraz jest, mówi, nie, doceniamy twoją pracę i tu nas chowali wcześniej od momentu, kiedy zostałeś selekcjonerem, te podróże, spotkania, nie było bliskie zwycięstwa bez tego, także cieszę się, bo że zawodnicy to doceniają. Wojtek nie musiałby tego mówić, bo i tak jest pierwszy wybór. Jeszcze chciałem zapytać o system gry. Czy to, że dzisiaj zobaczyliśmy czwórkę, to jest bardziej reakcja na to, co wydarzyło się w Szkocji, czy to w pana głowie już rodziło się wcześniej, może przed zgrupowaniem i od początku tak mieliśmy zagrać? Nie, chcieliśmy, założenie było takie, żeby istotnie dla nas najważniejsze było, że Szwedzi mieli problemy ze słami, które grały trójką i wahadłowymi. Szwedzi bardzo słabo kryją dalsze słupy. Grając w systemie trójką obrońcy z dwoma wahadłowymi, każde dośrodkowanie z jednej strony zamyka drugie wahadłowy, ma sytuację bramkową. Jeśli udałoby się nam przedostać, zagrać piłki na dalsze słupy, dzisiaj też próbowaliśmy kilka tych piłek zagrywać tam, to jest sytuacja bramkowa. Stąd też chcieliśmy grać trójką. Druga sprawa, że Sousa od roku grał też tą trójką, ale w momencie, gdy wypadł Salamon, no Arek Reca nie wypadł za mocno w tym spotkaniu, widzieliśmy, że nie mamy atutów do tego ustawienia. Możemy przejść na inne ustawienie, które zastosowałem na finałach U21 we Włoszech, grając przeciwko Italii, że gramy czwórką obrońców, ale w kluczowych momentach Bielik wchodzi między dwójkę stoperów i tworzy trójkę stoperów przy dośrodkowaniach z boku, czy jak to się toczy blisko naszego pola karnego. I taka rola też była dzisiaj Bielika, wiedziałem, że się porazi, bo to samo robi we Włoszech. Cześć, Kowal z tej strony. Ja mam tylko jedno pytanie. Słuchaj, wielkie gratulacje, jestem szczęśliwy, przeszczęśliwy i tak dalej. Ale tylko jedno pytanie, takie trudniejsze, bo nie dziennikarskie, nie wiesz jak to. Słuchaj, czy Karol Świderski już wam pogratulował? Czy coś jeszcze raz, halo? Czy Karol Świderski wam już pogratulował? Skąd ty wyczasnąłeś to pytanie, Kowal? No ja nie jestem dziennikarzem, to ja wiesz, ja mam troszeczkę inaczej. Nie uczę się dziennikarstwa, nie?
Czy Karol się są, bo nie zasłyszałem, bo Czy pogratulował Karol Świderski po meczu? Tak, tak. Nie, nie mówmy, że spał, no bo wiemy, że w tym czasie grywał w piłkę i strzelał bramki. Wojtek pisał do mnie dzisiaj przed meczem, pisał po meczu i on ma z nich super relacje. Ja mu wierzę, że coś ze zdrowiem było nie tak. I gdyby miał to wyjaśniać, to sam grać w piłkę, wiesz, jak powiem, że pierwsze godziny po kulturze są najważniejsze. Miał zadbany mięsień, musiał przyjść badania, albo 20 godzin podróży w samolocie. On by nie był gotowy na ten mecz tutaj. Ja mu wierzę i nie mam żadnej tutaj awersji do niego, bo ja go znam, tego chłopaka. To jest szczery, fajny chłopak. Czesiu, to znaczy, wiesz, ja pytałem z tego prostego powodu, że dzisiaj u nas w studiu padło dużo słów heroizm. Tak. Rozwalony but piątka, który też nie powinien w tym momencie na ławce, Achilles i inaczej było to, ale żeby zagrał, wsadził i tak dalej, wiesz, no troszeczkę z tym heroizmem, tak, po tym meczu, po tym wszystkim, co widziałem dzisiaj na boisku, no wiesz, no bo można mieć troszeczkę wątpliwości do końca, kiedyś w przypadku powołań można mieć wiele zastrzeżeń, za ten heroizm ktoś może nie pojechać na mundial, bo pojedzie ten, który heroizmu nie chciał pokazać, by przejeździć na reprezentację. Ja tylko tak mówię, wiesz, ja nie jestem dziennikarzem, nie muszę się tłumaczyć moich pytań. Po prostu ja widzę tak, jak gram ja w piłkę, nie? Wojtek, wiem o co chodzi. No dzisiaj zobacz, pobyłaśmy 30 piłkarzy, zostało 31, później 29. Jak przyjdą Mistrzostwa Świata, o ile doczekam, bo to wiesz, różnie to bywało w pewnie w przeszłości, to wiadomo, że później 26, 25 zawodników nie wiem, ilu jedzie na Mistrzostwa Świata. Także rywalizacja jest duża i dzisiaj myślę, że nikogo nie trzeba będzie prosić o to, żeby przyjeżdżał na reprezentację, wręcz przeciwnie, trzeba będzie z niektórych rezygnować i to będzie bolesne dla niektórych zawodników, ale mówię, jeszcze jest Liga Narodów i każdy będzie miał szansę się pokazać, bo teraz to był zwariowany czas i tutaj na nic jest. Jeszcze cię zapytam o to, od tego tak naprawdę zaczęliśmy nasz program już tak dobre 3 godziny temu. Ja odniosłem takie wrażenie, że to, co się wydarzyło od 70 minuty, od momentu, kiedy Polska strzeliła drugą bramkę i tych ostatnich 20 minut, to była pełna kontrola nad tym spotkaniem. Tomek, bo nie zasłyszałem, Tomek, jeszcze raz. Wiesz co, to, co się wydarzyło od 70 minuty, to była już pełna kontrola reprezentacji Polski nad tym, co się działo na murawie. Pewnie to przyznasz, też tak to z boku wyglądało. Każda reprezentacja ma jakiś taki moment, od którego zaczyna się bicie jej serca i do którego potem trener reprezentacji będzie się odwoływać do jakichś momentów. Nie chcę wchodzić w twój warsztat, ale czy sądzisz, że też będziesz w swoich jakichś tam speechach przedmeczowych przy okazji Mistrzostw Świata też się odwoływał do tych 20 ostatnich minut ze Szwedami? Tomek, ja za bardzo nie mam do czego się odwoływać na tym dwa mecze. Do Szkocji się raczej nie będę odwoływał. No raczej nie, raczej nie. 20 minut ze Szwecją na dzisiaj. Czy coś jeszcze gramy z Belgią, czy nie wiem, z kim my tam nawet gramy w tej Lidze Narodów. Walia, Belgia, także... Holandia. O, dzięki bardzo. No właśnie. Także nie, myślę, że to było fajne. To było dla chłopaków bardzo takie, no... fajne przeżycie, bo tylko był jeden mecz, to nie było marginesu błędu, to musiałeś zagrać jeden mecz i jesteś albo zwycięzcą, albo gdzieś na mistrzostwa. Tego kamera nie pokazała, już stoją zawodnicy, stoją Szwedzi, stoimy my, sędziowie i Wojtek Szczęsny wyszedł z rzędu i powiedział, panowie, to jest dla mnie mecz o ostatnie mistrzostwa w życiu, dla mnie, dla Lewego, dla Krychy. Ale Lewy później po meczu powiedział, ty, a dlaczego powiedziałeś, że dla mnie to ostatnie mistrzostwa? Dla mnie nie, ja się będę grał następny głównie. Także... Dwa ostatnie pytania. Jedno z czatu. Dwa to jeszcze ja mam. A, dobra. Bo widzowie się niepokoją o deklarację Metiego Kasza. Czy masz nad nim jakąś kontrolę? Bo ponoć tutaj Kamil Warzecha poszedł na wódkę. Miał pierwszy raz napić się polskiej wódki. Znaczy, mam go tu na radarze. Widzę, że głowa jeszcze nie jest w bigosie. Ale mówił, że za chwilę zejdzie na dół do rodziny, bo przyjechała rodzina, mama, tata. I mówi, że obieca specjalnie przełoży wylot na 17, żeby skosztować dzisiaj wódki. No ale najśmieszniejsza historia jest, że Krycha nigdy jeszcze alkoholu nie pił, że mu nie smakuje, mówi. A Szczena do niego mówi, Krycha, a jak to możesz mówić, że nie smakuje, jak nigdy nie próbowałeś? dobre, logiczne. No i pytanie, czy ty lecisz w piątek do Kataru na losowanie? Czwartek, Michał. Chcesz lecieć z nami? W nogach? No, słuchaj, taka przygoda. Ale czy masz preferencje co do grupy, rywali? Jest jakiś taki, na którego bardzo chciałbyś trafić? Nie. Kombinowaliśmy tutaj może na Senegal, żeby pomścić
Rosję. Wydaje mi się, że ja, z Senegalem będziemy w koszyku. Że ja nawet nie odebrałem maili z PZPN-u, w których było informacje, żeby wypełnić jakieś formularze w przypadku czwartkowego wyjazdu. Nie śledziłem w ogóle, kto jest rozstawiony, kto może w jakiej grupie. Po prostu się tym nie zajmowałem. Raz, że nie chciałem zapraszać, a dwa, że nie miałem czasu. Cześć, mam jeszcze pytanie jedno dotyczące piłki nożnej. Bohaterem tego meczu według wszystkich był Sebastian Szymański, jednym z bohaterów tego meczu. Mój człowiek, do trudnych zadań. No właśnie, bo to jest taki piłkarz, który u Paulo Sousy w ogóle nie istniał, co dzisiaj możemy powiedzieć było śmieszne. No, pozdrowienia macie od Marty Glik, tutaj mi macha rączką. Rano sportowy, Marta, chcesz pozdrowić? Chodź. Dam Martę, dobra? Marta odpowie na to pytanie. Rano sportowy, stanął. Siema. Cześć Marta. Marta, jesteś na antenie. Uważaj Marta, bo jesteś na antenie. Smok z tej strony i stanął. No hej. No, także ostrożnie. Słuchaj. Co u starego? Żyje. No to dobrze, bardzo się cieszymy. Nie, no, uściskaj go od nas. W takim razie. Dzięki, dzięki. Trzymaj się. Ale w najbliższym czasie chyba ty wyrzucasz śmieci, wiesz? Bo on nie będzie mógł chodzić. No średnio, bo ja mam też kontuzję. Prawa ręka jeszcze. To Czesiu coś zorganizuje, to wam widocznie, no. Dobra. Trzymaj się, Marta. Wielkie, trzymaj się. No, hej. Dobrej nocy, hej. No widzisz, no, życie się toczy na żywo. No, jeszcze Grosik idzie tutaj też niedaleko, ale... Życie na ty gorąco. Może reporterem naszym został, ja tutaj już tym trenerem. I dzisiaj Grosik, ten Grosik dzisiaj w szatni, tam oczywiście prezes Kulesza mówi, żeby zaśpiewać, to się Grosik przyśpiewał. No i później zaczął śpiewać, że coś tam Czesiu Michniewicz, coś takiego. Ja mówię, Grosik, i wiesz, dlaczego cię powołuję. Słuchaj, o tym Szymańskim, powiedz mi, byłeś zaskoczony, jak dobrze się wpasował w ten mecz? Nie, Krzysiek, ja go znam, ja znam jego potencjał, wiem, jak z nim trzeba rozmawiać. Przyjechał przybity tą całą sytuacją, tą nagonką. Między innymi z twojej strony też, że powinien, wiesz, rzucić szybko, uciec. Ja nie chciałem w to wnikać, każdy ma swoje... Sytuacja jest bardziej skomplikowana, niż nam się wydaje. Wiedziałem, że ten chłopak mi bardzo pomoże, że on, jeśli chcieliśmy grać tak, jak graliśmy dzisiaj, czyli u nas dzisiaj nie było lewego wahadłowego. Szymek był troszkę wahadłowym, troszkę skrzydłowym, troszkę dziesiątką. I on wszędzie biegał, no takie sreberko. To on tak grał, jak na mistrzostwach Włoszech graliśmy z Włochami. On, im dłużej trwa mecz, tym jest świeższy i on wtedy widać jego przewagę. Brakuje mu takiej troszeczkę męskości w niektórych sytuacjach. On tak chce tylko lekko mocno piłeczkę i wyjść tak bez kontaktu z przeciwnikiem. I dwa razy tak mi się nie udało, poszła z tego kogoś na kontra. Ale generalnie był fantastyczny dzisiaj. Mm-hmm. No i ostatnie pytanie ode mnie, bo my tego wywiadu nie oglądaliśmy, bo już mieliśmy swój program. Ostatnie pytanie ode mnie. Wypalę. Co się stało? Mieliśmy taki zwyczaj w Legii, jak pracowałem, że w tygodniu się spotykaliśmy zawsze u Krzyśka w domu z Martą, z synami, z Olkiem, z Leonem. Jedliśmy sushi i jakieś tam zawsze białe winko wypiliśmy. I Krzysiek się poświęcił, wczoraj przyjechał specjalnie z Warszawy, żeby podtrzymać tradycję. Przywiózł mi cygaro, przywiózł jedno winko. Wypiliśmy i następnego dnia wrócił do Warszawy. Także zapraszam do Kataru. Czechu, on mnie kurde zaczacił, to przątył i palił to ja paliłem, cygaro panie, na antenie. Paliłem? Przez ten cały tak? zaczacony tak. Ja cygary. Jeszcze nie jak włączysz WhatsAppa, to zobaczysz. Słuchaj, ostatnie pytanie jeszcze mam do ciebie. Bo my tego wywiadu nie oglądaliśmy, bo już mieliśmy swój program, ale tam podobno coś ostro pojechało. Na udryś. Coś w wywiadzie z TVP. Co tam nie, się wydarzyło? Krzysiek, bo... Wiesz, ja rozumiem, że ktoś może być negatywnie zostawiony do mnie jako człowieka. No wiadomo, grupa tych gredów, że tak powiem, Tuzimek i ta ekipa Kołodziejczyk, czy ten tutaj, ten Kurowski cały. No wiadomo, ten Stepan, wiesz, nawet, wiesz, to mokra koszulka spocona, tak. To, wiesz, oni mogą oceniać mnie na różne sposoby, tylko oceniają mnie sportowo. Nie oceniają mnie jako człowieka, bo nie masz do tego prawa, bo sam... Leżałeś w krzakach pod redakcją, pobity przez męża związanej z żoną. Ale niech się do czego zwiedzam, wiesz, nie oceniam jako człowieka. I my wygrywamy mecz, bardzo trudny, a on mówi, że zawodnicy nie wiedzieli, w jakim systemie nie zagrał. No to on pierdoli za głupoty, no. I to jest kochany selekcjoner reprezentacji Polski. Taki ma być, tak jak Luis Enrique w Hiszpanii. Brawo, Czesiu! Dzięki to. Gonić gówno! Nie bierzemy jeńców. Jeńców nie bierzemy, nie? To jest, brawo. To słuchaj, bawcie się dobrze, w takim razie zasłużyliście dzisiaj na naprawdę nieprzespaną noc.
Słuchaj, głowa w bigocie będzie, nie wiem. A ja nie wiem. Mistrzostwo sportu, na którym nigdy nie byłem, zawsze ta jajecznica ma być podana, tak? Na końcu tak jakoś tak. Tak, o 7 nad ranem jest jajecznica na balu mistrzów sportu. To dzisiaj, tylko nie podawaj Matiemu Łukaszowi tego bigosu o 7 nad ranem, bo obawiam się, bo to się może różnie skończyć. Okej, głowa w bigocie będzie dzisiaj, zobaczymy. Słuchaj, gratuluję ci. Trzymaj się. Dziękuję bardzo, się napisała. Trzymaj się. Widzimy się. Dobrej nocy. Chętnie do was padnę do studia, pogadamy kiedyś. To, czekamy. Trzymamy za słowo. Na razie, cześć. Na razie, cześć. Cześć.